W tym wideo opowiem Ci co nieco o badaniach stewardess i są one szczególnym powodem zmartwień nowego personelu typu cabin crew. I wyobrażam sobie właśnie, że przeszłaś już poziom szkoleń wstępnych, przeszłaś interwiu, zostałaś zaakceptowana przez linię lotniczą i została jeszcze do pokonania ostatnia przegroda na drodze do upragnionej pracy, jaką jest medical. Zaczynam tradycyjnie od zapytania internautki, przyszłej stewardesy. Szanowny panie doktorze, piszę z zapytaniem, czy wykonuje pan badania do pracy dla stewardess? Chcę to zrobić całkowicie prywatnie. Nie posiadam skierowania, nie będę pracować w Polsce ani w polskich liniach lotniczych. Czy jeśli zrobi pan te badania, to są one jakoś unijne, czy międzynarodowo regulowane, honorowane w innych krajach? I czy w razie pomyślnego przejścia badań może pan wystawić zaświadczenie w języku angielskim lub niemieckim? Jaki jest koszt tego badania z poważaniem? Jestem lekarzem lotniczym już od kilku lat i zacznijmy od tego, co się możesz spodziewać na takim badaniu. Przede wszystkim spodziewaj się badania wzroku. Twój wzrok wcale nie musi być idealny, jeżeli nie nosisz okularów, czy nie założyłaś okularów lub szkieł kontaktowych, ale po ich nałożeniu musisz już pewne normy spełniać. I aby było jasne, niektóre linie preferują osoby w soczewkach, chociaż okulary są dopuszczalne. Pamiętam, jak byłem na szkoleniu lotniczym, jedna z pań stewardess powiedziała, że do soczewek się przystosowywała dość długi czas, prawie że rok, ponieważ na początku miała uczucie jakiegoś takiego ciała obcego wokół. No to powietrze w samolotach nie jest niestety takie jak na ziemi. Badanie narządu słuchu. Po co to badanie słuchu i narządu równowagi? A mianowicie zarówno wznoszenie się, jak i podchodzenie do ziemi w samolocie jest przyczyną zmiany ciśnień i mogą być one powodem, że tak powiem, czy powodem zmartwień, czy jakimś problemem dla Twojego ucha środkowego. Tak więc lekarza obowiązuje kilka testów, które wykluczą jakiekolwiek nieprawidłowości, szczególnie chodzi o taką trąbkę Eustachiusza oraz zatoki, prawda? Trąbka Eustachiusza po prostu, czy wyrównują się ciśnienia pomiędzy uchem środkowym a gardłem. Badania laboratoryjne krwi oraz moczu. Jest pewien standard określony przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, przynajmniej Polski, ale niektóre linie wymagają dodatkowo testów narkotycznych oraz testów na alkohol. I ponieważ Twoja praca będzie wymagała z reguły pozycji stojącej, no i często się jeszcze wiązała z nieregularnym snem, czyli takie schorzenia jak anemia, cukrzyca są tutaj raczej przeciwwskazaniem zdrowotnym, a przynajmniej do poważnego rozważenia, prawda? I do tego na sam koniec dochodzi badanie ogólne przez lekarza lotniczego, który musi mieć uprawnienia podobne do moich. No, pomiar ciśnienia krwi, osłuchanie serca, osłuchanie płuc, pomiar wagi ciała, wzrostu, no, kilku innych parametrów. Nic w sumie szczególnego. I po dokonaniu takiego badania wszystkie wyniki wgrywam w system komputerowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Jeżeli mam jakieś wątpliwości, to konsultuję Twój przypadek z naczelnym lekarzem ULC. I jak już to wszystko pozytywnie przejdziesz, a mam nadzieję, że przejdziesz, na sam koniec dostaniesz ode mnie tak zwany raport medyczny cabin crew. Jest on w języku polskim i angielskim. I teoretycznie jest uznawany we wszystkich krajach unijnych, a przynajmniej przez te 3 lata czy 4 prawie że co pracuję, nie miałem jakichś reklamacji. No, sytuacja się zmienia troszeczkę diametralnie, jak będziesz latać w jakichś innych liniach, na przykład UAE, czyli United Arab Emirates, czyli Fly Emirates, i sprawdź najpierw u tego przewoźnika, tej linii lotniczej, czy oni honorują w ogóle polskich lekarzy lotniczych. I spodziewa się znacznie szerszego zakresu badania niż ten zakres unijny. Przeczytam Ci tutaj z ich strony: chest X-ray, dental check and teeth X-ray, HIV test.
blood tests for abnormalities and liver function, as well as evidence of drug and alcohol, hepatitis C blood test, hemoglobin blood count, ECG, heart examination and check of rhythm, blood pressure test, lung function test, eyesight, hearing test, urine test for diabetes, drugs and alcohol, cervical smear, if applicable, prawda? Cervical smear to jest nasza cytologia, height and weight, vaccinations, you will be required to have vaccinations such as polio, tetanus, tuberculosis, meningitis, yellow fever, hepatitis A and B. I tutaj małe zastrzeżenie, be aware that you may be asked to take medical in your home country at your own expense, but also you will have to take the medical again once you get to the UAE, czyli Emirates. Please do check with some airline, as this process can become very costly. I rzeczywiście zakres badania może być very costly. No, mimo wszystko mam nadzieję, że nie wystraszyłem Cię zakresem tego medicalu, bo w końcu jest to praca, o której marzyłaś od dziecka. Latałem kilka razy do Stanów, latałem kilka razy do UK. Wiem, że praca nie jest lekka, szczególnie jak już lecisz nad tym oceanem, prawda? Jak to mówią, i trzeba to jedzenie pasażerom roznieść i potem trash, czyli śmiecie jakoś odebrać, prawda? Jeszcze często są te podniebne sklepy, czyli dokonać jakiejś tam sprzedaży bezcłowej. No ale tak naprawdę nie znam stewardesy, która by ze swojego zawodu była niezadowolona. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz uprawniony do badań pracowników cabin crew. Jestem uprawniony przez Polski Urząd Lotnictwa Cywilnego. Jeżeli masz coś ciekawego do dodania o badaniach typu medical, ale w innych krajach, z tymi unijnymi ja jestem w miarę zaznajomiony. Normy są w zasadzie oparte na dyrektywie unijnej, natomiast ciekawi mnie, jak to robią Amerykanie, jak to robią, że tak powiem, kraje arabskie, czy azjatyckie, czy jakiekolwiek inne. Także napisz to w komentarzu do tego wideo i jeżeli masz ochotę odwiedzić mnie osobiście, dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszam Cię do mojej przychodni na ulicę Żernicką 215 we Wrocławiu. Jest to zaledwie 1,5 kilometra od miejscowego portu lotniczego, bodajże imienia Mikołaja Kopernika.